Witam wszystkich, tutaj William Anzalag. Witam na 11. epizodzie Longevity TV. Jeunesse. My redefiniujemy młodość. Epizod 11. Instantly Ageless. Instantly Ageless. Czy jest to magia? Tak. Jest magiczne dla milionów z nas. Ale jest też jakaś nauka za tym. Pozwólcie mi zacząć od zmarszczek. Wiecie, słoń nie ma nic przeciwko temu, że ma tysiące linii dookoła skóry. Jednakże dla gatunku ludzkiego jest to całkiem inna historia. Jedna pojedyncza zmarszczka może spowodować u ludzi panikę. Czy wiesz, w jaki sposób zmarszczki stają się widoczne? W szczególności zmarszczki, które nazywamy ekspresyjnymi zmarszczkami. Jeśli patrzysz na skórę pod mikroskopem, co widzisz? Skóra zawiera dwie warstwy. Powierzchowny jest naskórkiem, który podstawowo składa się z martwych komórek, ale ochrania ciało przed elementami z zewnątrz. Następną warstwą jest skóra właściwa, która zawiera białko nazywane kolagenem, a także włókien, które dają skórze elastyczność. Zmarszczki formują się w naskórku i w skórze właściwej. I wygląd ich zależy, gdzie są formowane. W procesie starzenia się twój naskórek traci swoje zdolności do utrzymania nawilżenia, który doprowadza do widocznych linii na naskórku. Głębiej w skórze kolagen i elastyna ulega uszkodzeniu, osłabiając skórze strukturalne wsparcie. W tym samym czasie tłuszcz zanika z najgłębszych warstw skóry, co doprowadza do obwisłości skóry. Razem doprowadza to w efekcie do głębszych zmarszczek, jak zmarszczonych linii i bruzd. W latach 80. dr Alan Scott, okulista z San Francisco, szukał sposobu na leczenie zeza. Znalazł, ale w tym samym czasie znalazł też jednocześnie dodatkowy, niespodziewany, pozytywny skutek podczas jego magicznych wstrzykiwań. Na twarzach jego pacjentów zmarszczki znikały. Lek, który dr Scott wynalazł, nazywał się botulinum toxin, który jest chemiczną nazwą używaną w bardzo dobrze znanym produktem ze znakiem ochronnym. Możesz czuć się zaskoczony, że botulinum toksyn jest stworzony z oczyszczonej, w większości nieszkodliwej neurotoksyny, która jest przyczyną choroby nazywanej botulizmem. Botulizm jest rodzajem zatrucia pokarmowego, które powstaje, kiedy ktoś je coś zawierającego neurotoksynę produkowaną przez bakterię Bacterium Clostridium botulinum. Więc toksyna botulinum stała się dostępna dla ludzi i stało się możliwe dla ludzi robienie czegoś dla ich twarzy, bez konieczności robienia operacji. I od kiedy została zalegalizowana przez FDA do użytku kosmetycznego, toksyna botulinum jest obecnie na pierwszym miejscu kosmetycznym zabiegiem medycznym w USA
z prawie 6 milionami zabiegów rocznie. Faktycznie, niektórzy ludzie nawet organizują botulinowe przyjęcia, gdzie wiele kobiet i mężczyzn, tak mężczyzn, spotykają się razem na koktajle i wstrzykiwania. Niefortunnie niektórzy pacjenci i praktycy nadużywali botulinu i kiedy więcej staje się za dużo, rezultat to coś, co nazywane jest zamrożoną twarzą, kiedy użytkownik traci wszelkie ekspresje twarzy. Więc co dzieje się, kiedy botulinum wstrzyknięte jest do mięśni wokoło brwi, dla przykładu mięśnie te nie mogą unieść się wzwyż przez jakiś czas, są sparaliżowane. Więc zmarszczki w tych miejscach, często nazywane bruzdami, tymczasowo zanikają. Ale co toksyna botuliny ma wspólnego z Instantly Ageless? Podstawowy składnik Instantly Ageless nazywany jest argyrelin. Argyrelin jest zastrzeżoną nazwą dla specjalnego peptydu. Tak przy okazji, peptyd jest częścią białka. Botulinum toxin, a szczególnie botulinum toxin A, jest także peptydem i prawie identycznym. Oba peptydy modulują skurcze mięśni, kiedy botulinum toksyn uszkodzi neuroprzekaźnik nazywany acetylcholiną, wysłany z nerwu do mięśnia, natomiast argyrelina będzie zapobiegać w uruchomieniu tego neuroprzekaźnika i to jest cała różnica tego mechanizmu. Ponieważ z toksyną botuliny mięsień jest sparaliżowany, podczas gdy z argyreliną mięsień jest zrelaksowany. To jest powodem, dlaczego argyrelina i Instantly Ageless zredukuje formację zmarszczek, zminimalizuje głębokość, objętość i długość istniejących zmarszczek i linii ekspresyjnych i także szorstkość skóry. Argyrelina działa też promująco na tworzenie się elastyny i kolagenu, który często zmienia wygląd linii na twarzy i zmarszczek. Zwiększone straty kolagenu i elastyny w skórze jest jednakże naturalnym procesem starzenia się, ale z argyreliną zmniejszony jest wskaźnik, gdzie kolagen jest utracony. To doprowadza do młodszej, zdrowiej wyglądającej skóry w przedłużonym okresie czasu. Testy demonstrują, że argyrelina jest bezpieczna i efektywna w użyciu przeciw zmarszczkom. Międzynarodowy Journal of Cosmetic Science, opublikowany w listopadzie 2002 roku, przedstawił badania, gdzie partycypujące kobiety użyły produkt zawierający 10% argyreliny przez 30 dni. Rezultaty pokazały, że ich zmarszczki zredukowane były do 30%. Narodowy Instytut Zdrowia w Hiszpanii opublikował także badania dotyczące pielęgnacji skóry z podobnymi rezultatami.
Uniwersytet Miguel Hernández opublikował badania dotyczące pielęgnacji skóry na temat wpływu składnika argireliny na skórę. Raport konkludował, że ten heksapeptyd reprezentuje bezpieczną alternatywę do toksyny botuliny w kosmetyce. Wracając teraz do Instantly Ageless, dlaczego natychmiastowy? Instant znaczy natychmiastowy. Jak natychmiastowy? Instantly Ageless prezentowany jest w formie mikrokremu, który natychmiastowo wchłania się do skóry. Rezultaty widoczne są w ciągu kilku minut. Instantly Ageless zawiera także inne składniki jak sód i krzemian magnezu. Mieszanka dwóch krzemianów, które w połączeniu promują rozjaśniający efekt na skórze. Redukują pory skóry i pory skóry wyglądają mniejsze i zmarszczki wyglądają podniesione. W jaki sposób to użyć? Jest to bardzo proste. Wklepuj bardzo małą ilość w pożądanym miejscu i zostaw wilgotne na skórze i powstrzymaj ekspresję na 2-3 minuty podczas wysychania produktu. Instantly Ageless może być zastosowany na czystym miejscu przed albo po makijażu. Jedna fiolka starcza typowo na 2-3 dni, zależnie od indywidualnego użycia. Używaj według instrukcji i unikaj kontaktu z oczami. Jeśli produkt dostanie się do oczu, po prostu spłukaj wodą. Przestań używać produkt, jeśli wystąpi zaczerwienienie albo podrażnienie. I skonsultuj się z lekarzem, jeżeli jesteś uczulony na kosmetyki. Instantly Ageless jest unikalny. Instantly Ageless jest magiczny. Ale Instantly Ageless oparty jest na bazie klinicznych dowodów. Nazywam się William Amzalak i do zobaczenia w następnym epizodzie. Bye bye. Jeunesse. My redefiniujemy młodość.